Dzień dobry, mam na imię Michalina. Dzisiaj jest zimniutko. Dzień dobry, Warszawo! Tak, jesteśmy w Warszawie, dojechaliśmy. Zrobiliśmy sobie taki jednodniowy wypad. Spotykamy się z moją koleżanką. Z moją koleżanką z liceum, Michaliną. Moją już też. Twoją już też. Ja się ubieram, bo jest deszczośnieg, pada dzisiaj w Warszawie. I zabierzemy was w miejsce... Michalina nas zabiera, tak. W miejsce, gdzie jedzą Koreańczycy, a ja zakładam buty. Zobaczycie małą Koreę. My do Korei na pewno pojedziemy, ale nie wiemy jeszcze kiedy. Za rok, może dwa, bardziej za dwa. Myślę, że Michalina będzie naszym prywatnym przewodnikiem w Korei, tak jak Arek na Islandii. Pozdrawiamy Arka. Pysiu, masz coś do dodania? Teraz możesz powiedzieć. Czasami mam ochotę go zabić. Nóż ci podać? Jesteśmy dzisiaj w zalążku małej Korei. Zjemy, zobaczymy, czy te smaki, które są tutaj w tej restauracji, są takie same jak w Korei. Umieram! Do zobaczenia! Jesteśmy w restauracji, która jak się nazywa? Arirang. Arirang i co to oznacza? No to jest taka tradycyjna pieśń koreańska, taka bardzo, bardzo stara. I jest to bardzo popularna nazwa, bo wiele restauracji się nazywa Arirang. Jest stacja telewizyjna, to się Arirang nazywa. Kurczę. Taka właśnie co nadaje na zachodni kraj. I co to jest? Jak to się nazywa i co to jest? Tteokbokki. To są takie kluski z ciasta ryżowego. Czyli bez glutenu. No to długie co to jest? To jest taki placek, naleśnik z ryb. Czyli to jest wege? No, powiedzmy, że tak. Też często, nie wiem, czy tutaj też powinno być jajko. Nie wiem, nie zawsze, czy... Nie wiem, czy to przydaje, że mam herbatkę. To jest ostre. Jest ostre. Ale ostre. Jak byłam pierwszy raz w Korei, nie mieliśmy swojej kuchni i tam nie woziłam bigosów, nie. Robiliśmy taką swoją pseudowigiję w Korei. Tak, to zamiast właśnie mieliśmy barszcze jakieś tam, nam matki przysłały, bo tam w parę osób robiliśmy to przysłały jakieś tak, w proszku, jakiś barszcz i do tego trzeba było uszka. No uszek się nie znalazło, to zrobiliśmy jakieś pierogi z kimchi, wzięliśmy i to jak potem jakiś kopytek czy coś, żeby też było tak, wiecie, bez mięsa na pewno. Pani często właśnie na ulicy taki street food, to, że siedzą babcie z taką budką i po prostu mają te kluski w tym ostrym sosie. A budkę ryżową piłaś? Piłam. No właśnie to soju to jest takie coś właśnie, ale no nie wiem, czy dokładnie mogę tak nazwać, nie chcę, żeby potem gdzieś świat poszło, że się mówię, że to jest koreańska budka, może tak powiedzieć. Słabsza, 20%. Czemu Korea? Jak chciałam pójść na studia, no to złożyłam też podanie na tam japonistykę, na synologię, nie pamiętam czy na synologię też, ale właśnie tak z tą Koreą pomyślałam, że w sumie Korea jest jeszcze taka nieodkryta, że się Japonią, Koreą, Chinami interesowała. Ale tutaj w Warszawie każda restauracja koreańska ma grilla, czy...? Nie każda ma grilla, ale... A to jest popularne w Korei? Tak, jest popularne. No właśnie oni sobie lubią wieczorem pójść, robić takiego grilla, wódeczkę do tego wypić, i porozmawiać. I siedzą kilka sobie godziny. Nawet w późnych godzinach, bo w Korei jest wszystko bardzo długo czynne. Zwłaszcza w Seulu, no nie wiem, może w mniejszych miastach to jakoś inaczej działa, ja byłam głównie w Seulu i tam zawsze było tak, że wszystko to można było w środku nocy, nie wiem, gdzie sobie pójść właśnie takiego grilla, albo ten. W Korei nie ma czegoś takiego jak w Polsce, że nie możesz pić alkohol. Zakaz picia alkoholu na zewnątrz. Są miejsca, w których oczywiście nie wypada. Ale super to jest. W ogóle w Korei to się je oryginalnie, że tak powiem, metalowymi pałeczkami. To jest jako jedyny kraj taki azjatycki, gdzie się używa metalowych pałeczek. Mateusz próbuje jeść. A Mateusz jadł kiedyś pałeczkami? Jadłem, ale ja jestem lepsza w tym akurat. I to tak rzeczywiście smakuje w Korei jak tutaj jemy. Oni mają takie poczucie ostrości jak to, czy jakieś tam... No oni mają mocne. Nie wiem, jak to ostrości. Jak to się robi tą zupkę? Powiedz, mam to naprawdę ugotować? O, tak, możesz tak jak zupkę chińską to się robi, tak? Jest zupka koreańska. To się inaczej robi. Bierzesz sobie garnuszek, jak powiedzmy taki trochę większy od tego. Jak się woda zagotuje, to wkładasz sobie ten makaron i on się tam gotuje. Około 4-5 minut trzeba gotować. W środku jest makaron i paczka z tym jak zwykle proszkiem, z oddzielnie jakimiś tam suszonymi warzywami i tak dalej. Czy to się daje od razu, czy... Zupa warzywna. Nie, to jest z owocami morza. Owoce morza, przepraszam. Chińska witamina. Czyli jednak zupka chińska. W koreańskim wydaniu. Smakuje ci? Pyszne. To najważniejsze, że smakuje. A tobie, Kinga, smakowało? Tak, smakowało mi, ale zupełnie co innego. Bardziej mi smakowała ta zupka. Kimchi czigae. Tak właśnie, tak jak mówisz. I te kluseczki ryżowe. Tabakuri. Tteokbokki. Żegnamy się. Pa, pa! Nie nagrywało! Teraz znana polska youtuberka, której nikt nie zna, wam coś opowie. Wzięliśmy jedzenie takeaway, bo wszystkiego nie byliśmy w stanie zjeść. Chcieliśmy wam pokazać jak najwięcej, ale na 3 osoby, 3 dania zdecydowanie za dużo. Po prostu po ćwiartce tego co zjedliśmy mieliśmy już dosyć, ja jestem podtąd najedzony, a jeszcze czeka nas dzisiaj jedno miejsce. Wspomnienia, wspomnieniom nigdy precz. Idziemy wspominać neapolitańskie smaki. No nie tak, że godzina po godzinie, tylko jednak mimo wszystko o, 3 godziny, ty mów prawdę, to nie jemy. Idziemy do neapolitańskiej pizzerii na neapolitańskiej pizzerii. Młodzież macha. Młodzież zmęczona. Życiem. Życiem młodzież zmęczona. A ty? Ja jestem jak zawsze niezmęczony. I niespakowany. Pa, do później. Było miło. Pa. Ale się skończyło.